Siemaneczko, ja jestem NadiWins i już spieszę do Was z najnowszymi wieściami na temat Diablo 4 i będą to bardzo, bardzo pozytywne wieści dla kogoś, kto już nie może się doczekać, to jest mega zahajpowane Diablo 4. No i przechodzimy do tematu, jeżeli takie newsy podobają Ci się i w ogóle to, co robię na YouTubie, to przypominam o subskrypcji, to mi bardzo pomaga. Oraz zapraszam też do komentarzy, do lajkowania oraz na live'y na Twitch TV NadiWins. Otóż to, co oglądamy dzisiaj, to jest najnowszy trailer Diablo 4 z taką informacją, że Diablo 4 wychodzi za rok. Oczywiście wiadomo, jak to jest z Diablo 4, mogą być przesuwki, a to jest jakby, to są takie wstępne wieści, ale samo to, że już jakby są plany, żeby Diablo 4 wyszło za rok, no to już mówi nam, że nie będzie to, że nawet w możliwości, w sytuacjach, kiedy to się przesunie, to nie będzie to jakiś turbo długi czas oczekiwania typu 2 albo 3 lata. Więc już są na końcówce produkcji. Dowiedzieliśmy się także o nowej, ostatniej klasie, jakim jest, moi drodzy, Nekromanta. I dostaliśmy też fajny cinematic. Nie chcę za dużo tutaj spoilerować, w sumie nawet nie ma czego. Ten link do tych trailerów zobaczycie w opisie tego filmiku, tak żebyście mieli wszystko pod ręką. Ale najważniejsze, także Nekromanta oficjalnie pojawia się w Diablo 4. Ja osobiście będę grał czarodziejką, znaczy będę grał wszystkimi klasami, ale czarodziejka zdecydowanie jest w moim sercu. Ale dla wszystkich fanów Nekromanta, jeżeli będziecie grać tym Nekromantą, to napiszcie mi koniecznie. Myślę, że to będzie totalny pogers i będzie bardzo, bardzo przyjemna w grze. I troszeczkę Diablo, troszeczkę widzę tutaj Diablo 3, ale wydaje mi się, że zrobią to całkowicie inaczej. Więc napiszcie mi w komentarzu na pewno, jak będziecie grać Nekromantą i czy jesteście zajawieni, ale przechodzimy do najważniejszego. Otóż do zapisów na betę i zróbcie to od razu. To też po to tworzę ten filmik. Macie być cały czas poinformowani na bieżąco. Jeżeli jesteście na moim kanale, subskrybujecie, w ogóle, nie wiem, chociażby trafił wam się przypadkowo, macie wiedzieć. Od razu się zapisujcie na betę. Ja już to zrobiłem. Link do tego, do tej strony podam też w opisie, ale to jest po prostu diablo4.blizzard.com. Możecie wbić albo po prostu w Google wpisać Diablo 4. Pierwszy link od razu to będzie to. Co robicie? Bam! Zarejestruj się i wszystko. Pogódź się z losem. Nadin, dziękujemy za wpisanie się i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wcześniej musicie się zalogować, no nie? Tutaj macie login i tak dalej. Więc ja już jestem zapisany. Oczywiście jak tego się dowiedziałem, to się to zrobiło. Także co? Słuchajcie, napiszcie mi wasze opinie. Czy czekacie na Diablo 4? Czy bardziej traktujecie to jako taką poboczną gierkę, ale Diablo 2 Resurrected tutaj, albo teraz Diablo Immortal jest. Każdemu podchodzą inne gry, wiadomo. Osobiście ja, jakie mam zdanie? Ja się osobiście bardzo cieszę, bardzo, bardzo się cieszę, że coś nowego z serii Diablo wychodzi. Zawsze będę się cieszył, nawet jeżeli ta gra mi się nie będzie podobała. Na pewno będziemy masakrować tą grę, na pewno będziemy w nią cisnąć, naparzać naprawdę bardzo mocno. Zobaczymy, w jakim stylu zostanie zrobiona. Wydaje mi się, że nie ma co liczyć, żeby to była gra stworzona w stylu Diablo 2 starego, bo teraz już niestety, no tak się gier nie robi, teraz mamy inny jest target i tak dalej, ale wydaje mi się, że próg wejścia będzie, będzie inny. Ale, jak jeszcze tutaj sobie rozmawiamy, po tym filmiku, po tym trailerze, który wyszedł parę godzin temu, który właśnie teraz macie przed sobą, wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ładna gra. Graficznie przepiękna. Oczywiście wiadomo, jak to jest z trailerami, no nie? Trailery zawsze są troszeczkę bardziej podkręcane, oni tu powiedzieli, że to jest jakby zrzut z gry i tak dalej, ale wiadomo, różnie to bywa. W każdym razie graficznie bardzo mi się podoba, przypomina mi trochę Diablo 2. Więc tam mówią też, że są dungeony, to mają już stworzone ponad 150 dungeonów, mają stworzone system przejmowania lokacji, że można odbijać pewne lokacje i przejmować je. Może być ciekawie, worldbossowie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. Ja podchodzę tak sceptycznie, ale pozytywnie. Fajnie, zobaczymy. Jak nie siądzie, to nie będę grał, ale na pewno, jeżeli będzie premiera, to spodziewajmy się bardzo dużo rzeczy z Diablo 4. Poradniki, nieporadniki i tak dalej. Na pewno będę się w to bawił. Także to wszystko z frontu. Dziękuję wam bardzo.
za tutaj przesłuchanie do końca mojego update'owego filmiku na temat Diablo 4. I co? Zapraszam na live'y na Twitch TV, na Newins, do oglądania speedrunów, do oglądania nowych gameplay, niedługo nowe poradniki się pojawią. Dzięki, że jesteście i do następnego, byczki i byczkówny. Boom!